Wielkie dzięki za 600 tysięcy subów na tym kanale. Naprawdę wow, wow, wow. Ale możemy pobić jeszcze jeden rekord. Zapytacie jaki? Dobijmy tutaj 60 tysięcy łapeczek w górę. Dokładnie tak. Na tym kanale 60 koła jeszcze pod żadnym filmem nie ma. 22 i 23 grudzień to jest data 12-godzinnego streama. I zapytacie Jacob, halo, jak to 2 dni? A 12 godzin, już wam tłumaczę. Od 9 do 15 w sobotę i od 9 do 15 w niedzielę. Dlaczego? Po prostu stream będzie ciekawszy, ja będę żywszy. Oraz, no, będzie dużo nagród. O tym za chwilę. Zanim wam pokażę nagrody, to powiem tylko jedno. Wpadajcie do Diablo Chairs oraz do SteelSeries, macie ich w opisie. Zobaczcie sobie, co tam mają, po prostu wejdźcie w ten link. Zobaczcie, co mają i tyle. Wielkie dzięki, jeżeli to zrobicie, naprawdę będzie mi mega miło. Mam nadzieję, że będą częściej wspierać takie akcje. A już wam pokazuję, co mamy. Apexa M750, Rivala 600, słuchaweczki Arctis 7. A fotele od Diablo macie na Instagramie, bo no nie oszukujmy się, to jest troszkę większe, co nie? I no nie mam po prostu jak wam tego tutaj pokazać przed biurkiem. Ale ja na jednym z foteli Diablo siedzę i powiem wam, że jest mega sztosik, jeżeli o to chodzi. I powiecie, halo Jacob, ale tutaj mamy 6 nagród, bo 4 ze sprzętu od SteelSeries, 2 fotele od Diablo. Ale w niedzielę również nie zabraknie nagród, bo Fortnite postanowił wesprzeć tego streamka i mamy 60 tysięcy V-dolców dla was. Tak jest, 10 tysięcy V-dolców co godzinę, 10 zwycięzców co godzinę, czyli łącznie 60 zwycięzców. No myślę, że po prostu mega, mega sztos. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że będą miały jeszcze nagrody dla wspierających po jednej nagrodzie jednego dnia. Raz to będzie Rival 310, a raz Apex 150, które są w sumie tam obok, ale no już ich tu nie przyniosłem, mam za dużo tego sprzętu na kolanach. I co? Ja zapraszam do oglądania. Skoro już wiecie, kiedy będzie specjal z okazji 600 tysięcy subskrypcji, to przejdźmy do challenge, bo właśnie dzisiaj challenge wracają i zaczynamy od challenge'u, który polega na tym, że nie mogę używać w ogóle kill-offa, nie mogę nic zniszczyć, nie mogę zbierać ani jednego materiału, nic a nic kompletnie kill-offem zrobić nie mogę. Tak, ja widzę to pompę. No dobra, jednak jej nie chcę, bo jakiś ziomek będzie przede mną. No to oprócz pompy jeszcze widzę nic. Okej, okay, otworzyć sobie oczywiście tutaj, otwiera. Oh my god, i teraz tak, tego rozwalić nie mogę już. A tu mam ziomka, tak? Nie? A mi się wydawało, że tak. Ty, coś stało. Patrzcie, gościu w ogóle zjechał sobie z góry. Dobra. Ty, dynamit zostawił. Co ty robisz, typie? Czekaj, 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 czekaj. Dobra, budować mogę. Nie mogę tylko kill-offa używać. Ale się dziwnie czuję bez kill-offa. Masakra. Tak jakby... No tak, teraz nie mogę nawet tego rozwalić, tak? Nie, powiem wam, że ten challenge jest mega ciężki. I oczywiście piszcie, jakie challenge właśnie chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach z challenge'y. No, ja lecę. Ja lecę, tutaj się trzeba sfokusować, bo wiecie, nic prostego to nie jest. I lecimy. Kurde, kaman, tutaj coś jedzie. O, chyba gość już zsiadł. No, chyba na pewno nawet. Jakbym powiedział. No, ten leży. Tamten leży. Dobra, tamten sobie coś stworzył, tak? Jakąś kosteczkę. No, budować to mogę, super. Jak właśnie czekałem, aż ten dynamit wybuchnie. Nie wiem, tu jest tyle ludzi. O nie, ja chciałem to rozwalić. Ja nie mogę. Dobrze, że sobie odbindowałem ten kill-off, żeby przypadkiem go nie użyć. Bo powiem wam, że odruchowo się chce użyć kill-offu. W wielu przypadkach. Okej, okay, czyli wszystko będę rozwalał teraz PM-em. Dobra, gościu maloła. Nie, ktoś go dojeżdża. Nie, no oddaj mi fraga, mordo, nie? Leży, okej. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Nie ma ani jednego materiałku, no. Come on. Aha, nawet nie mogę sobie zebrać tego. Ale to jest chore na głowę, nic nie mogę zrobić. Tylko biegać jak ten bambik dookoła.
Kurde no. Jest! Wow! Poproszę o bokczampik w komentarzu, bo naprawdę ten challenge jest mega ciężki, ludzie. Ja pierdziel, nie wiem czemu stwierdziłem, że go nagram. Już widzę, że to był błąd, ale mam 8 fragów. Więc jest spok totalny. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze. Tutaj materiału się praktycznie nie ma, jeżeli wasz przeciwnik nie ma maców, to jest się... No, bez maców, tak? Kurde no. Nie, nie, tego nie chcę. Tak, dobra, pobierzemy. Mhm. No, nawet przejść tutaj nie mogę, nie? Bo jest to coś zbudowane. Masakra. Dobra, tutaj jeszcze mam jakieś materiałki. Bierzemy w ciemno. Jeszcze to jest, dobra, może być. To się przyda, z termowizją. Scoped AR. Się jeszcze biją. Ja nie mam macu, dobra, zapomniałem o tym. Gdzie oni się strzelają? Jest ten jego przeciwnik w sumie, o to mi bardziej chodzi. A, tego nawet nie mogę rozwalić. Ale mam przyps. Skąd ten gościu to rzuca? Też go nawet nie widzę, nie? Masakra to jest jakaś. Nic rozwalić. Nigdzie przejść. Okej. Tak musiałem to zrobić, bo inaczej się nie dało. To pijemy. Skara bierzemy. I jeszcze sobie weźmiemy apteczkę. Lecimy do strefki. Come on. To da się zrobić. Ja w siebie wierzę. Jako tako. O, było dużo trochę maców. Dużo. Miałem powiedzieć dużo, no ale to zawsze trochę, nie? Nie hejtujmy. O, to jednak dużo. To już dużo właśnie. Już mam 500 maców. I'm so sorry, stary, ale you know, nie? Zaraz umrzesz. Okej. Okay. Ten nie żyje. A ten drugi to kurde nie wiem co robi. Tyrydyny. Kolejka drogi. Powiem wam, że nagrywam to późnym wieczorem. I miałem takie przekonanie, że wieczorami grają lepsi gracze i stwierdziłem, że już w ogóle będzie mi podwójnie ciężej. No tak szczerze powiedziawszy, to albo mam jakiegoś mega farta, albo skilla mega, albo nie wiem co, ale wszystko wychodzi jak najfajniej. Dobra, biorę to, bo potrzebuję czegoś tam więcej amunicji, żeby rozwalać, nie? I RPGa, ty. RPG w sumie better niż to coś. Dawaj RPGa, jest jakiś przeładowany? Tak, to jest przeładowany. No to lecimy do strefki, ty. 11 fragów, szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem. 100 na 100, 4 kewiki, maców 1000, nie no, powinno być spoko. Jeszcze najgorzej, jak ktoś na przykład będzie się zatrapować i ja będę z nim w tej kostce i nie będę mógł rozwalić sobie ściany, na przykład killowym, bo zazwyczaj to tak jest najszybciej, nie? No powiem wam, że też nie fajnie będzie, ale no, życie, życie. Dobra, zostało mi 13 osób, może teraz tak przekampić, że z drugiej strony tak pięknie idzie. Ajajaj, wiecie, no nie chcę, z jednej strony nie chcę paść, z drugiej strony fajnie, że ten odcinek był taki już kozacki, jak się tak udaje teraz. No masakra. Kurde, bez killowka, fajnie idzie, fajnie. A wubka gdzieś tam? Bym podjechał, podjechałbym w tamtą stronę w sumie. Tam się zabili chyba, nawet z 55 metrów ktoś kogoś zabił ze snajperki. To obstałem, że gdzieś tutaj. Oho, ho, ho, dokładnie tak. Tyrydyryry, come on, mordo. Teraz gdzieś tam dalej. Wcześniej tutaj jest ten strzał z kałacha, gdzieś. Nie, to jest gdzieś tutaj, come on, zabili się właśnie. A to jest mój frag, bo ich jest więcej, dobra, wszystko jasne. Są moje fragi. Dobra. Zaraz zobaczymy tutaj, co panowie robią. Gdzie jest ten drugi ziomek? On się leczy, ty. Dobra, już, już, już. Dobra.
RPG to mnie musi to wykarować. No nie, tego jeszcze ani razu nie trafiłem, typa. No nie, on jeszcze umie budować, no come on. Dobra, leży. Easy. Dobra. Jak tam strefa? 30 sekund, no tak? To lecimy. To lecimy w takim razie do strefki. Pyk, strefunia, dawaj. Bo ja muszę sobie dobiec na spokojnie. Jeszcze tutaj ten drugi ludzi gdzieś był. Ale w sumie nie wiem gdzie. Jeden ziomek był w sumie. No też by mi się przydał drugi lud. A, to chyba zebrałem teraz, tak? On tam spadł? Nie wiem, dobra. Jestem zagubiony strasznie. Ta, no musiałem go zebrać chyba. Nie, dobra, nie ogarnę co się dzieje, actually. Ale, okej. Lećmy sobie po prostu. 13 fragmentów, jeszcze 7 osób mi zostało. Do strefki zdążę na luziczku w sumie. Matsów troszkę mam, drewna trochę mało, teraz na przykład po drodze bym sobie pobił z przyjemnością, ale nawet jak klikam wyciągnięcie kill-offa, to nie działa. Sobie specjalnie to wyłączyłem, bo wiecie, jest taki odruch tego kill-offa tak naprawdę już. Myślę, że też tak macie po prostu. I nom. Ciężko byłoby go nie wyjąć, o tak powiem. Kurde, tak puścił to tutaj. Ale dobra. Niechaj będzie. Nie pasuje mi to coś. Ja wiem, że strefa niby jest troszkę daleko, ale no... Ludzie pewnie będą gdzieś przy granicy. Tam widzę coś pobudowane, tam na pewno ktoś będzie. Pewnie ogarnięty ktoś. Okej. Oj, gość dostał takiego szprajka, że mu współczuję w sumie. Okej. Ale mądrze. Jeżeli chciał skontrować i miałby jakieś szanse w sumie takie największe, to właśnie po skontrowaniu tego... O, diglam, to idealnie, na brak kill-offa to super. Po skontrowaniu tego zawupy, jakby mi na przykład wyrąbał bombę, nie? Albo nawet za 100 zawupy, to miałby duże szanse, więc mądrze, tylko... No niecelnie, nie? Ale mądry ruch ze strony tego gracza. Propsuję. Tylko mógł sobie chociaż cokolwiek zbudować, nie? Żeby nie był tak łatwo do taki łatwy do zabicia już, nie? Skoro miał lowka, znaczy lowka, 100 HP miał tam, czy tam z 80, nie wiem. Och, super, moja ulubiona rzecz w tej grze, samoloty. To jest tak OP. Biorę tego samolocika w sumie. Wyrąbany mam. Go samolot. A, nawet kill-offa nie mogę wziąć, no tak w sumie. To i tak nie potrzebuję. No! W sumie to by się jednak przydał ten kill-off tutaj, żeby to zniszczyć, nie? A nie mogę. Ty dobra, nie, wyrąbane, nie. Come on. Gdzie to poleciało? Ale to zniszczę cię od razu, typie, nie? Ale jesteś po prostu teraz dojeżdżany. Nie, gościu, daj mi chwilę. Idę po ciebie. Idę po ciebie. Nie wiem, gdzie jesteś. Gdzieś w tym. Hu, gościu. Zaraz sobie przegrabiłeś 100%, nie? Jasna chatę. Bye, Jacob, wrotniak. Chwila. Co się dzieje z tą gierką? Ale mi wrąbał. Co za dzik? No i żegnam pana. Ale i tak nice. Bo w sumie był bardzo łatwy do zabicia i zważywiłem. Wydaje się mocno obić jeszcze. Okej, okay, let's go. 15 fragów, 5 osób mi zostało. Nie no, muszę to zrobić, dobra, już 4 osoby mi zostały. Muszę to zrobić, po prostu muszę. Gdzie tutaj ktoś jest? Gdzie tutaj ktoś jest? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie? Oni są, żeby mnie ktoś nie zaskoczył głupie. Nie, dobra, na tym nie będę leciał, bo jeszcze umrę. Zamiast moje szczęście. Albo jakąś... O, tam jest typ, na górce jeden, dobra.
Gdzie jest pozostała trójka? Co on będzie robił ty? Okej, okay, on o mnie wie, pewnie reszta też o mnie wie, ale ja nie wiem o reszcie i to jest mały duży problem. A już nie mam deala, tak? Okej. Okay. Dobrze, sobie z tego zdałem sprawę teraz. No ciężko będę miał, żeby go tam dojechać. Chociaż w sumie grappler. Może nie tak ciężko, nie? Uhu, on teraz mi nie da żyć, ta. Kocham tych graczy. Też w sumie bym tak robił. Ale ponadekam sobie, nie? Do strefy. Poproszę XD w komentarzu, ale odcinek wlatuje, bo według mnie i tak wyszło śmiesznie. No dobra, nie skomentuję tego, co to było. Do następnego, trzymajcie się, cześć!